Przyroda nie używa koła do poruszania się. Czworonogi, kiedy idą wolno, zawsze mocno trzymają się ziemi, całą powierzchnią trzech stóp lub kopyt. Tylko czwarta noga odrywa się od ziemi i zmienia położenie. W dawnych czasach, jeśli ktoś chciał zbudować znane z legend kroczące kamienie, rozwiązania problemu szukał nie w książkach, ale w obserwacji przyrody. Umiał robić z drewna łodzie, domy, meble. Zatem rozumiejąc zasadę chodu czworonogów, mógł stworzyć czteronożne urządzenie do transportu nawet ciężkich głazów. Gdybym żył w czasach powstawania piramid, zbudowałbym solidną ramę odpowiednią do wielkości transportowanego bloku. Nogi zamocowałbym do czterech suwaków przesuwających się poziomo wzdłuż ramy, w których noga miałaby możliwość przesuwania się w kierunku pionowym, czyli wydłużać się i skracać. Każda noga posiadałaby solidną blokadę przesuwu w pionie, zdolną do przeniesienia obciążenia masą kamienia i robotników. Do podniesienia bloku do transportu zastosowałbym zespół czterech wciągarek dwulinowych. Są to najprostsze na świecie wciągarki o bardzo dużych przełożeniach siły ludzkich mięśni i co najważniejsze są samohamowne. Opisane są w moim filmie Wciągarka dla survivalowców. Używana podczas demonstracji modelu maszyny kroczącej trójkątna rama pełni dwie funkcje. Pierwsza to sprawdzenie, czy środek ciężkości znajduje się w obrębie trójkąta podparcia wyznaczonego przez trzy nogi aktualnie przenoszące ciężar. Druga funkcja to umożliwienie pełnego unieruchomienia trzech nóg modelu, aby umożliwić przesunięcie ramy względem tych trzech nieruchomych nóg. Ponieważ sztywna rama nie może na wzór czworonogów wyginać się w celu zmiany kierunku ruchu. Dlatego zmianę kierunku wykonujemy przez opuszczenie bloku na ziemię i przestawienie ramy zgodnie z potrzebą. Naprężenie lin wciągarek spowoduje obrót bloku i zajęcie prawidłowej pozycji do dalszego transportu. Opuszczanie bloku wykonujemy poprzez podniesienie przeciwciężarów wciągarek dwulinowych, aby straciły samohamowność. Jedną z istotnych zalet takiego urządzenia kroczącego jest niewrażliwość na nierówności terenu. Po przesunięciu do przodu nogi atakującej opuszczamy ją do momentu zetknięcia się z podłożem. Rama zawsze zachowuje poziom, dlatego przesuwanie nawet bardzo ciężkich ładunków odbywa się w doskonałych warunkach. Jesteśmy w stanie kontrolować współczynnik tarcia suwaków, po których przesuwają się prowadnice ramy. Transport może odbywać się po schodach, po pochylniach. Ruch transportowanego ładunku odbywa się wyłącznie w kierunku pionowym za pomocą wciągarek, a ruch poziomy w dobrze smarowanych prowadnicach i suwakach. Dodatkowe wymierne korzyści z transportu urządzeniami kroczącymi to wysoka sprawność tzw. zewnętrzna, wynikająca z kontaktu z podłożem. Transport na kołach pozostawia za sobą dwa rowy ugniecionej ziemi. Transport na urządzeniach kroczących pozostawia tylko pojedyncze odciski stóp. Powierzchnia śladów w postaci ugniecionej ziemi jest wymiarem wykonanej pracy ugniatania. Na miękkim gruncie ta różnica jest bardzo duża. Na betonie praktycznie nie istnieje. Szkoda, że rozwój urządzeń kroczących ruszył dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Może inaczej wyglądałyby traktory i różne pojazdy terenowe. Osobiście uważam, że kierunek rozwoju urządzeń kroczących nie jest najlepszy, bo skupia się nie na transporcie, lecz na podobieństwie do różnych czworonogów. Widziałem filmik na YouTube, na którym prawdopodobnie konstruktor kopnął wychodzącego zza rogu sztucznego psa. Bardzo się ucieszył, że sztuczny pies przewrócił się i wstał. Nie zrobił więc doskonałej kopii, bo gdyby w ten sam sposób potraktował pokazywaną na filmiku moją suczkę o imieniu Kobra, już na pewno by się nie cieszył. Niestety, ja też popełniłem ten sam błąd. Kiedyś skusiła mnie możliwość wykonania kroczącego słonia. Słoń prawidłowo, dostojnie kroczy, ale położony na plecach nie wstaje. Widocznie leniwy.